Słuchajcie, obczajamy, co tam dzisiaj się udało upolować fajnego na aplikacji. Oczywiście za darmo. Tu mamy chlebek tostowy. Mój ulubiony, chociaż nie wiem, tęcza albo niebieski wolę, nie wiem. Nie wiem dokładnie. Tu mamy, słuchajcie, pieczareczki. Proszę bardzo. Był funciak, zrobili na 50, nawet nikt nie chciał. Jak nikt nie chciał, no to ja biorę, wiadomo, nie? Tu mamy, słuchajcie, nie wiem co to jest. Kawałek, to jakieś na szybko, niezła. Atrakcik snack, niezła pozycja, słuchajcie. To już jest, nie wiem kto to takie rzeczy kupuje, to już jest dla mega leniwych. To prawie 2 funty to kosztowało, trochę szyneczki, słuchajcie, patrzcie, tu jest jakaś szynka chyba. I jakaś tortilla to jest, ale jakiś taki tapas. No, za darmo to jeszcze, wiecie, można wziąć, ale tak naprawdę to widzę, że to jest... O, tu pani... O, ale musiałem oderwać aż z tym, z moją karteczką, co mi zostawiała. Patrzcie, tu mamy winogronek, zacny. Może tutaj jedno to w rogu będzie odpad, ale tak naprawdę cały jest... Pyszny, pierwsza liga, mówię wam. Tu mamy taką szyneczkę. One są dobre, ja je miałem, ale trochę więcej, powiem wam ostatnio. Taka mała paczuszka, oni już zmniejszają paczki, żeby, wiecie, cena niby jest niższa, ale gramatura, no to jest słaba. Tutaj mamy mandaryneczki w ilości 4 sztuki. Ile takie 4 sztuki po prostu oni sobie życzą, słuchajcie. 15 z Hiszpanii, ale nie ma ceny, no daleko jechały, więc cena pewnie odpowiednia. Tu mamy kalafiorek, patrzcie jaki on jest wypasiony, słuchajcie, śnieżno-biały, będzie na obiadek jutro, ale powiem wam, że mi się chciał kalafiora jeszcze taki wielki, to powiem wam, że tutaj w Anglii to się nie zdarza. Naprawdę zacna, zacna bardzo pozycja, podoba mi się. Tu mamy 2 razy jabłka, po prostu ćwiartki jabłek, więc nie będziemy ich komentować, bo dla mnie to jest żart, że ktoś to robi, ktoś to kupuje, nie? Tutaj co my tu mamy? Tu mamy jakąś sałatkę, słuchajcie, coś tam, cudawianki, makarony się robią. Czy steel fry, możemy to otworzyć, zobaczysz, tu taki sos tu jest. Być może tu jest kurczak. Kurczak teriyaki to może być, słuchajcie, bo tu jest taka nazwa. No ale prawie 5 funciaków, to no podejrzewam, że to nie jest jakiś gniot, tylko porządny posiłek, bo 5 funciaków to wiecie, to już nie chodzi piechotą. O, a tutaj mamy, słuchajcie, udało się upolować kurczaka, to jest kurczak pieczony czy wędzony, chyba raczej pieczony. No 6,60, słuchajcie, 950 gram, no prawie kilogram, taki kurczaczek. Tu się, słuchajcie, poporcjuje, w bulioniku się odgrzeje, no i kurde, na obiadek będzie zacna pozycja. Z piersi to można zrobić do jakiejś sałatki, słuchajcie. Kurde, trzeba jakoś kombinować. A tu jeszcze mam, patrzcie, co się udało na koniec. Na koniec, co się udało złapać. Tu są zwykłe takie bułki z Tesco, one są dobre, bardzo ja je lubię i tak się szybko nie psują, to będą pewnie na 2 dni, ale te są zarąbiste, słuchajcie, że się udało je złapać. To są, patrzcie, 6 bułek do pieczenia i to są super bułki, bo to jest, wiecie, to jest pozycja na taką jakąś nieprzewidzianą okazję, albo goście wpadną, albo wam się dupy nie chce ruszyć, bo leje cały dzień. Wrzucacie, słuchajcie, do steel fryera takie bułeczki i macie gorące na śniadanko, nie? Czy tam na kolację, no bardziej na śniadanie, bo to przeważnie z rana się dupska nie chce ruszyć, ale naprawdę są super, nie wiem, czy używaliście takie, ale jak macie steel fryera takiego, to wrzucacie do niego, naprawdę, to jest 8 minut, 7-8 minut i wychodzą bułeczki normalnie tak, jak kupujecie w tym. W Biedronie z rana takie, wiecie, gorące z tego pieca. Identyczne wychodzą, a nawet lepsze, bo mówię, nie trzeba po nie chodzić, nie? No dobra, no i tak tu się prezentuje cały skład dzisiejszy. Sekcja komentarzy oczywiście jest wasza. Ja was pozdrawiam serdecznie i do następnego gniota. Trzymajcie się, hej!